proszę Państwa, Zagłębia Slavia. Rywalizacja o awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej rozpoczyna się od nowa. Arkadiusz Woźniak strzelcem bramki. Przepraszam, to Lubomir Goldan. On zamykał akcję swojego zespołu. I obrońca Zagłębia Lubin strzela bramkę, która, no myślę, wprowadzi wiele spokoju do gry Zagłębia. Od tej 20 minuty spotkania ten najważniejszy cel został już osiągnięty. Nie udawało się bardzo długo w Sofii. Łukasz Piątek wykorzystuje sytuację w polu karnym bardzo dobrze, przytomnie się tam znalazł. Kolejne dobre dośrodkowanie Woźniaka, zgranie piłki przez Janoszkę i Łukasz Piątek strzela bramkę na 2-0, a to znaczy, proszę Państwa, że dogrywki w tym dwumeczu już nie będzie. Łukasz Piątek, wychowanek warszawskiej Polonii. W poprzednim sezonie 25 meczów w barwach Zagłębia w Ekstraklasie, 4 gole. A właśnie po zagraniu Woźniaka Łukasz Janoszka. 81. minuta spotkania się rozpoczęła. 4 piłkarzy Zagłębia w polu karnym. Do tego stojący teraz na 16 metrze Jarosław Kubicki, czekający taki w pozycji przyczajonego tygrysa Papadopoulos. I właśnie on zamyka akcję. Zagłębia Lubin, szansa! 3-0! Nie głową, ale nogą. Maciej Dąbrowski strzela bramkę, która, chciałoby się powiedzieć, zapewnia awans drużynie Zagłębia Lubin, ale do końca jeszcze 10 minut. Jeszcze tutaj wiele się może wydarzyć. Maciej Dąbrowski strzela bramkę. Zawsze jest w polu karnym, kiedy są stałe fragmenty gry. No trudno się dziwić. 194 cm wzrostu, ale właśnie na tym razie.